Drodzy Państwo, czy zastanawialiście się kiedyś, kto tworzy te wspaniałe filmy pod nazwą Wełnianych Istot? Pewnie nie, ale macie dzisiaj okazję ich zobaczyć. Bla 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 bla. Siema, jestem Marcin. Chodzę tu do elektryka już 3 lata. Na lekcjach przeważnie śpię, bo tu nic ciekawego zbytnio nie ma. W wolnym czasie moim hobby jest zbieranie Pokemonów. Dzień dobry, nazywam się Wiktor. Jestem mistrzem kierownicy w rajdach po drogach wiejskich. Moim ulubionym wozem jest czarny Polonez Karo. Niestety, tu koledzy z klasy nie dają mi wygrać, gdyż z racji wieku w moim aucie są drobne usterki. Praktycznie nie chodzi jedynka. Zostaje mi tylko czwórka i piątka. Nie dadzą mi wygrać. Oni mnie nie lubią. Ja tak samo. Tyle lat się próbuję przebić i nic. Rdza wychodzi. Rodzice już mnie nie kochają. Cześć, jestem Igor. Od lat interesuję się skręcaniem długopisów. Jest to moją pasją. Wyrabiam normę 50 Chińczyków. Moim największym osiągnięciem jest Mistrzostwo Świata w tej dziedzinie. Dzięki. Dzień dobry, nazywam się Maciej Staszewski. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o moich zainteresowaniach, prawda, o różnych aspektach mojego życia i wypadach na miasto z kumplami. Uprawiam różne sztuki walki typu MMA, Krav Maga. Od zalania dziejów. Zawsze chciałem być Supermanem, ale stwierdziłem, że jest to zbyt odpowiedzialna i jeszcze ukrywanie swojej tożsamości, nie, to jest zbyt ciężkie. Dlatego wybrałem bardziej emocjonujący zawód, jakim jest księgowość. Dziękuję. Więc tak, jestem Adam Jerz, będę politykiem i chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Sport to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Należy im, no nie wiem, no. Ale to jest na żywo. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, no. Ogólnie jestem najlepszy. Klasa mnie kocha. Nie mam nic sobie do zarzucenia. Mam same piątki, co może potwierdzić każdy nauczyciel w tej szkole. Jak wszyscy wiedzą, pochodzę z ubogiej rodziny, o długiej tradycji. Cześć, jestem Mateusz. Mam prawie 19 lat. W Wełnianych Istotach zajmuję się działem reklamy. Oprócz tego uczęszczam do szkoły tańca mistrza Trona. Dzięki. Witam Was, jestem mistrz Tron. Lubię bardzo wymiatać na dyskotekach. Moja ulubiona dyskoteka mieści się we wsi Gównowice, koło miasta Sutów. Mój ulubiony DJ to DJ Obornik. Dziękuję. Jestem Piotrek. Tutaj występuję w tych naszych firmach. No bo chciałem być aktorem zawsze i to tak sobie gra, być czasami z chłopakami. No i fajnie jest. Wam to jest łatwo, bo wy tylko ten film oglądaliście, a ja go przeżyłem. Od tamtej pory się moczę w nocy i nie mogę spać. Mam Lanosa. O, patrzcie co wiem z nosa. A wracając do Lanosa, to mam silnik 1.5 i pali ile wlejesz, tyle jeździ. Nawet dwa razy mi już brakło paliwa pod szką, ale się tym nie przyjmuję. Jest okej. Okay. Nazywam się Leszek i próbuję zapanować nad tą całą wełnianą istotą złożoną z tych moich smyków. Starczy? Ja jestem prezesem i montażystą tego całego bałaganu i ode mnie zależy, czy teraz tutaj pojawi się pedobir, czy jakaś tańcząca dziewczyna. Zazwyczaj występuję po drugiej stronie kamery i w filmikach mnie raczej nie zobaczyć. Pamiętam, jak jechaliśmy do Franks. A nie, to dopiero będzie. Jestem Kosa, mam 18 lat i na ogół gram we WoWa. Wbiłem już 85 level. Lubię kosić nubów. Mam najlepszy topór i wszystkie instancje. Nie wiem, co mam robić dalej. Nie wiem, co wy robicie, drodzy widzowie, ale ja idę powiać.
Moim hobby jest siedzenie w piwnicy i liczenie kartofli. Lubię też wiejskie imprezy. Lubię szybkie samochody, dziewczyny, alkohol i lubię się uczyć. Cześć, nazywam się Dawid. Lubię imprezować, a poza tym grywam w pokera. Jestem aktorem Wełnianych Istot. Specjalnie mnie wynajęli do tej roli. Cześć, jestem Sylwia. Jestem jedyną dziewczyną w tej klasie. Lubię żelki, matematykę. Czekolada to już kompletny odlot. W przyszłości chciałabym zostać informatykiem, bądź też czymś podobnym do informatyka. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na filmy Wełnianych Istot. Rurku, od dwóch dni jest tak ambona tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy te całe czy się to jakoś tutaj trzyma, nie? Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pacholik, jestem wychowawczynią klasy 3 K. W pewnych kręgach znanej jako Wełniane Istoty. No cóż mogę powiedzieć o klasie? Klasa jest wspaniała, liczy 32 wspaniałe, tęgie głowy. Są bardzo pracowici, są dżentelmenami, są grzeczni, kulturalni. No, gdyby tylko było więcej dziewczyn, to by było jeszcze lepiej. Natomiast są zawsze punktualni, systematyczni. No po prostu z języka angielskiego totalne orły. Ja czasami nawet jestem zawstydzona, że nie umiem tyle co oni. Wspaniale spędzamy razem czas, kontaktujemy się, wyjeżdżamy. Stypendia się sypią w tej klasie. Młodzi reżyserzy, posłowie, proszę Państwa, no to po prostu jest nie do opisania. No, z taką klasą każdy nauczyciel chciałby pracować. Każdy dzień spędzony bez mojej klasy jest dniem straconym. To nie ta klasa, nie ta klasa. Jak to nie ta klasa? No nie ta klasa, o czym ty mówisz? To zupełnie inne osoby. A to o której klasie mam mówić? O trzeciej K. O trzeciej K? To ja proszę inny zestaw pytań. A jeszcze chciałem pozdrowić całą ekipę.